No dzień dobry, tak jak mówiłem, wróciliśmy do południka, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku i zakończymy od razu, po co mam się witać, wiecie co za gra, wiecie kim jestem, ciśniem. Kończymy tą misję z tym, wiecie, mieczem, co go ukradli, a potem się okazało, że go chcieli sprzedać, bo na jedzenie go chcieli sprzedać, a potem się okazało, że tam jakaś głębsza historia, no w każdym razie odzyskaliśmy ten, znaczy oni mieli mu oddać ten miecz. Spotkałem człowieka o imieniu Nassar i zawarliśmy porozumienie. Sądzę, że w Zmierzchu wielu na tym zyska. A wszystko przez skradziony miecz. Jak mawiają, idź za cieniem, a znajdziesz płomień. Idź za cieniem, a znajdziesz płomień. Ma to sens, jeżeli idziemy w kierunku tam, z którego cień... A czy właściwie to nie. Cień rzuca przedmiot, który się znajduje między nami a płomieniem, więc no tak dosyć pokrętna logika, ale może być, no nieważne, okej, okay, to właściwie to było tyle, skończyliśmy to zadanie. Tak trochę smutek, że musimy się specjalnie tutaj transportować, na szczęście mamy do kolejne zadanie, żeby się spotkać z Erendem i to w pałacu w ogóle, tutaj pałac jest widzę osobnym, na osobnej skale. No dobra, to tak musimy poleść, tylko nas musi poprowadzić jakoś ta ścieżka. A ja sobie od razu zobaczę, co my tam mieliśmy w tych skrzynkach. A kurczę, to sporo tego mam. Coś nie pootwierałem ostatnio. Okruchy, druty, inne pierduchy. Dobra, mniejsza z tym. Idźmy, idźmy, idźmy. Teraz tędy. Dzień dobry. A, tutaj coś widzę. Nie patrz na mnie, nie mogę ci pomóc. Szalony król słońce. Okej. Broszura. A, że... O Jezus, całkiem sporo czytania, więc jeżeli chcecie, to przeczytajcie sobie jakoś tam. Mi się trochę nie chce, przynajmniej nie na początku odcinka. Tam coś widziałem. Skrzynia z zapasami, tam jest, coś tu można podpierdzielić. To jeszcze nie przeszliśmy na tą drugą stronę. A proszę, jak ładnie. No bzdurki, ale no. Ale warto było. Czasem warto spojrzeć, bo może być i coś. Dobra, tam są jakieś następne pewnie skrzynie, ale mniejsze już z nimi. Wszyscy mi tutaj szczękają strasznie o ziemię tym wszystkim. Aha, i to jest przejście do pałacu. Okej, myślałem, że pałac to będzie taki, wiecie, wyrąbany w kosmos, ale taki w miarę jest, taki nie za duży, nie za mały. Marad, niewinny Marad. Witaj, Aloy. Nazywają mnie niewinnym Maradem. Hej, czemu? Chodź ze mną. Bardzo pilnie potrzebujemy twojej rady. Co masz na myśli? Gdzie jest Erend? Jest w środku, służy królowi. My też powinniśmy się tam udać. Chodź za mną, proszę. Oni wszyscy chcą porozmawiać z królem? Tak. I każdy zjawił się prosić o przysługę. To niemiłe, ale to polityka. Król Słońce chce cię poznać. W sensie to są... Kielka maszyn z okiem do szczegółów. To są ci petenci? Bardzo intrygujące. Nie jestem tu, by cię intrygować. W sensie to nie jest coś, na co mamy wpływ, jeżeli intrygujemy daną osobę swoją osobą. Czy sam swoim czynem, postępowaniem, nieważne. Wszyscy mają mnie tu za głupią dzikuskę, no. Co za gnoje. Z tym łukiem se tak popindalam. No, generalnie to... Ignoruj ich. Możni są jak dzieci, które jęczą, kiedy nie dostaną dokładki. Oczywiście w napisach jest dokładnie co innego, znaczy zupełnie co innego niż on mówi, no ale mniejsza z tym. Nie jest taki, jak jego ojciec. Myślę, że przypadniecie sobie do gustu. No tu się okazuje, że goś ma 14 lat na przykład, to było śmieszne. To jest do jakiejś, do windy idziemy? A nie, tu ma taki balkonik. Aloy z Ludunora. Ta, co widzi niewidoczne. Witaj. Oddałaś mi wielką przysługę. Rendzie, powiedz jej, co ustaliłeś. Sprawdziłem grób Ersy. Miałaś rację. Nie było blizny pod prawym kolanem. Miała ją od dawna, od ciosu z zabawkowym mieczem. Mhm. Było ciało Ersy, trzeba założyć, że... No tak, no. Nie zostawię jej. Wiemy, że ktoś ją porwał. Nie wiemy kto. Oseramowie chyba, nie? Mogę pomóc. Ersa ma wroga wśród ludu Oseram. Wodza o imieniu Derwal. Niemożliwe.
Wszystkie klany polowały na niego jeszcze od czasów wyzwolenia. Nikt nie przeżyłby tak długo. Żaden inny Oseram nie miał powodu ani dość sprytu, by zwabić Ersę w pułapkę. Zapewne jest przyczajony. No, wiecie co, ten niewinny Marat tak strasznie dużo wie, aż ten przydomek niewinny to jakoś tak mu średnio pasuje w tym wypadku. Znaczy, trochę się robi podejrzany. Gdzieś przy granicy. Wysłałem już szpiega, by to zbadał. Czeka na nasze rozkazy na targu w Smolnym Klifie. Nie mogę wysłać wojsk, nie prowokując Oseramów. Czyli pójdzie... Ale mogę wysłać strażników. Aloy. I może jakąś szczególnie uzdolnioną Nora. Erend, Marat. Pomówię z nią na osobności. Co on nosi na plecach? Czy on ma taki, kurwa, złoty krzyż na plecach? Nie w kołnierzyku? Nie mam prawa prosić po tym, co zrobiłaś. Ale to dla mnie rzecz ogromnej wagi. Ty i Ersa. Okej, ty i Ersa? Jakaś szczególna więź? Ersa wiele dla ciebie znaczy. Bez oseramskich strażników nie zdołałbym oswobodzić Południka i zakończyć brutalnych rządów ojca. Od tamtej pory trudno nam było utrzymać pokój między naszymi ludami. Ale Ersa potrafiła przemówić swoim do rozsądku. Rozumiem, no to... Dlatego potrzebuję jej u mego boku. Szybko. No była jakby, no cóż, polityka tak była dla niego ważna, po prostu jej jakby pozycja, jej posłuch. Derwal, zagadajmy o nim. Aby zrozumieć Derwala, musisz zrozumieć mojego ojca. Myślał, że naprawdę jest Bogiem Słońcem. Umysł miał popsuty. Wierzył, że krwawa ofiara rozwiąże w sumie wszystko. Atakował więc, żeby zdobyć ofiary, zwłaszcza lud Oseram. Derwal się bronił. Stworzył potężną broń, prowadził swój lud. Mój ojciec odpowiedział z ogromnym okrucieństwem. Schwytał żonę Derwala i córkę, po czym złożył je w ofierze. No właśnie, ale jaki w tym sens jest, żeby porwać Ersę? No bo skoro on w... ten Derwal był przeciwko temu staremu królowi, a tutaj jest ten nowy król, który za przybożną ma Ersę, to czemu przeporwać Ersę, skoro są chyba raczej po tej samej stronie? Ale dlaczego akurat Derwal chciałby uprowadzić Ersę? Myślał, że go zdradziła. Walczyła u jego boku, dopóki nie uświadomiła sobie, że planuje zniszczyć Południk i wyrzucić mieszkańców. Czy władza się zmieniła, ale nienawiść pozostała? Wspólnie go zatrzymaliśmy i wyzwoliliśmy miasto. Od tamtej pory Derwal szuka okazji do zemsty. Zwłaszcza na Oseramach, którzy z nami byli. Narobił sobie wielu wrogów. Myślałem, że już po nim. To był błąd. Dobra, mamy mało czasu. Muszę się zbierać. Wiem. Cóż. Mówią, że król nie błaga. Ale proszę. Znajdź Ersę. Kto tak mówi? Choćby Marat. Jeśli zajdzie potrzeba, spytaj jego lub Erenda. Aha, chodziło o to, no, król nie błaga, ale on nas prosi, czyli no chodziło o to, że królowi nie przystoi składać prośby, król składa rozkazy, ale on wcale nie chce, żeby to brzmiało jak rozkaz, tylko po prostu jak prośba, założenie Południka. O Jezu, znowu dużo tekstu, dobra, może to jednak przeczytamy. Założenie Południka. Jesteśmy Kardża, w nas płynie krew tych, których dawno temu poprowadził Araman w ucieczce przed prześladowaniami i pogonią. Z dalekiego dzikiego wschodu przyszliśmy... Dzikiego wschodu? Nie, to jest Forbidden West, to jest kolejna część, no ale to jest zakazany zachód, okej. Z dzikiego wschodu przyszliśmy strażnicy skarbu większego niż ziemia, czy metal liści przedwiecznych. Araman znalazł liście w ruinach, dostrzegł je w promieniu słońca i rozpoznał ich wartość. Wewnątrz wykryto nauki, jak obserwować słońce, rozpoznawać jego wskazówki, zrozumieć miejsce człowieka w świecie. Z liści wzięto pierwsze znaki, pierwsze pismo, aby nasza wiedza mogła przetrwać dłużej niż brzmienie głosu. Ale kiedy nasi praojcowie pragnęli podzielić się tym liście, no prawdopodobnie oni po prostu, ktoś z nich znalazł jakąś książkę albo jakieś zapiski, które akurat traktowały o
powiedzmy tutaj właśnie biegu słońca, tak jak na przykład wyznaczać godziny z po położenia słońca i tak dalej. Nie wiem, może to był jakiś podręcznik do geografii albo coś takiego i jeps, nowa religia. Ale to jest, no wiadomo, w starożytnym Egipcie też byli bogowie, którzy byli, znaczy, przepraszam, faraonowie, którzy byli uznawani za bogów i wcielenie boga Ra, który był słońcem, czy tam coś takiego, no, na razie takie standardowe, powiedzmy, czekajcie, wypnę sobie jeden kabel. Kiedy nasi prajcowie pragnęli podzielić się tym darem, zostali wygnani przez tych, którzy niegdyś byli współplemieńcami, którzy bali się świata, światła, wiedzy oświecającego ich ignorancję lub zazdrośni byli o jego władzę. Tak zaczęła się długa wędrówka naszego ludu wierzącego, że słońce go poprowadzi i zbawi od barbarzyńskich plemion. Droga była uciążliwa i znaczona nagrobkami rodzin, w tym także Aramana. Pościg trwał, prowadzony bez celu, jedynie rządzą poniżenia nas i zniszczenia, ale wiara Kardża została nagrodzona dalekim obrazem. Wieża, jak słup światła słońca czekająca na horyzoncie, iskrząca. Nawet kiedy wróg znienacka uderzył, Araman podążył za jestrzą błyskami. Poprowadził swój lud poprzez kaniony wynurzające się z mgieł i tętniące życiem dżungle. Znów zobaczyli wieżę tak blisko, że wydawała się sięgać samego słońca, i ujrzeli na niej gniazda jastrząb błysków. To chodzi o tą iglicę. I oto w promieniach słonecznych wieża, iglica, rzuca swój długi cień na płaskowyże po drugiej stronie żyznej doliny. Araman wiedział, że znalazł schronienie dla swojego ludu, bo było to miejsce omijane przez tych, którzy nie mieli jego wiary, którzy ukrywali się przed majestatem iglicy i lśniącymi piórami jastrząb błysków. Nazwał to miejsce południkiem wedle ustępu z liści i plemię osiedliło się, chronione przez wielkie płaskowyże, odkryli, że miejsce to było błogosławione pod wszystkimi względami. Budowali swe domy z licznych znajdowanych darów słońca, a po czasie z czerwonej skały płaskowyża dekorując ją pierwszymi kolumnami miasta słońca. Prawdziwie słońce obdarzyło potomków naszych praojców, zapewniając potomków naszych praojców, czyli naszych ojców, zapewniając południkowi obfite zbiory i dobrobyt, a granice królestwa rozciągając tak daleko, jak sięga słoneczny blask. Południk chronił nas przed mrocznymi strzałami i spiskami naszych wrogów, a cudzoziemcy przynieśli nam handel i daniny. Święty południk bez iglicy i słońca nie byłby... Święty południk... Aha, wykrzyknik tam jest. Bez iglicy i słońca nie byłoby południka, ale teraz i na wieki południk stoi jako pomnik dla obu. A chwała Aramana i założycieli odbija się w każdym królu słońca z promiennego rodu oraz szlachetnych domach. Dobra. Pogadali. Czekaj, czy tą iglicę stąd widać. Tam jest, o właśnie. Czyli co tam jest, gniazdo jastrząb błysków, czy co? No w sensie ten. W sensie... Tak z notatek wynika, znaczy kiedyś tam były pewnie jastrząb błyski. Poczet królów, dobra, no tego już nie będziemy czytać. Wystarczy o założeniu miasta. Tak, myślałem, że Ersa nie żyje. Myślałem, że Derwal nie żyje. Martwy znaczy dziś co innego niż kiedyś. A może jestem głupi? No, nie wyglądasz, jakbyś był jakiś tyle, bardzo bystry, ale okej. Oby ten typ od Marada znalazł trop. Król Słońca, Ersa i Darwal. Darwal. Kiedykolwiek wspominała o Derwal. Jakiś czas pod nim służyliśmy. Tak jakby. Pomogła mu zebrać armię do ataku na szalonego króla. Potem zaczął się kleić do Ersy. Muszę mówić, że go nie chciała, ale nie dawał za wygraną. Stara miłość, te sprawy, więc ją porwał. Zabić wszystkich Karcza, nie tylko tych złych. Krótko i na temat. To żuwaczowy dupowłas jest. Żuwaczowy dupowłas. Okej, czas ruszać. Nie wystaw mnie w Smolnym Klifie, co? Dobra, spokojnie. Gdzie to jest? Smolny Cliff. O kurwa, jak daleko! Tu jest Smolny Cliff. Czy to jest miasto Oseramów? Bo tu są ci Banuici w tym miejscu. A co, Oseramowie by byli aż tu? Właśnie się zastanawiam, gdzie ci Oseramowie są. Malowany łuk. A w ogóle gdzie jest zmierzch? To się zastanawiam, bo tu jest południk. Przepraszam, tu jest południk. O właśnie. A gdzie jest zmierzch? Bo my przecież nie jakoś nigdy nie...
Nie widziałem. Bo wszyscy mówią o tym zmierzchu, a może to jest zmierzch? Bo tutaj są tylko ruiny. Może to jest zmierzch? Ma to sens w sumie. Bo wiem, że tam jest jakieś spore miasto. Dobra, to nam każe iść tam daleko. A ja się zastanawiam, co by tutaj... Tu mamy jeszcze jednego questa niewykonanego z dziwaczną propozycją. Możemy spróbować go zrobić. Gdzie to jest? Dziwaczna propozycja. Fernund, podejrzany oportunista... Powiedział Aloy o starożytnym relikcie ukrytym w wzgórze Zmierzchu. Góra Zmierzchu, a to może... To jest Zmierzch? Ale gdzie tu jest... Czarne skrzydło ukończone. Co tu było? A, przepraszam, to był tylko obóz bandytów. To nie jest nieistotne. Słoneczna skała. No nie ma tu ewidentnego jakiegoś takiego miejsca. No dobra, idźmy tam w takim razie. Dobra, jesteśmy gdzieś już tutaj bliziuteńko. Nawet się na ognisko odkryło. No dobra, to musimy przejechać tam. A nawet wiecie co? Tak, na wszelki wypadek to ja sobie wezmę i zapiszę tu grę. W ogóle nie zrobiłem dużego zapisu. O nie, jestem głupi. No trudno, zrobimy sobie na razie tak. O, nie pamiętam, że robiłem, wiecie, na koniec poprzedniego odcinka. Ja zazwyczaj robię po prostu, jak zaczynam odcinek, to robię zapis. Ale czasem robię na koniec. No i oczywiście brak jakiejś takiej ewidentnej systematyczności doprowadza do tego, że nie mam pojęcia. Czekajcie, tu słyszałem jakieś cosie, indyki, dziki, co tam jest? Shop. Shop będziesz mi... Zmierzchu. Teraz muszę znaleźć miejsce za wysokie, by tam dotrzeć. Jeśli wierzyć Fernandowi. Za wysokie, by tam dotrzeć. Tam ewidentnie wygląda to na drzewo, z którego będziemy schodzić. Więc może i też tutaj zobaczmy, czy da się tutaj gdzieś wspiąć. Chociażby tu. No i proszę bardzo. Co miałem mówić? O, Shopa udało mi się upolować. Upolować skórę Shopa. I dzięki temu... Okej, tutaj w dół. A w górę się nie da? A, czekajcie, a potem? Bo tu są jakieś takie białe ślady. Co ja mam tu zrobić? Nikt nie wie. Ale to wygląda, jakby się tutaj po tym dało wspinać. Ale się też nie da, ale dupa. Tam się da wspiąć. No to chodźmy tędy. No, przed chwilą udało mi się Shopa upolować. Chyba ostatniego, dlatego że mi zostało dosłownie do uzupełnienia do tej broni, które mam. Zrobić trzeci poziom do jednej broni i 2/4, czyli jakby trzy poziomy czwarte. No, mniejsza z tym. Bez sensu tłumaczę. W każdym razie kwiatuszkę weźmiemy. W każdym razie... O, jest i skrzynka. Tam i jest puste. Włóczniczka! No tak, przylazłem. Idealne miejsce on. Na zasadzkę. Oddaj swoją ukochaną włócznię, dziewczyno, a ujdziesz z życiem. Naprawdę? Jesteś tak... Musiałeś o mnie słyszeć. Wiesz, co potrafię. Skąd myślę, że ci się... No właśnie, nie? Zaryzykuję. Bracio. Tak, myślałem, że będzie ich więcej. Po co w ogóle zawracam sobie... Ja też nie wiem. Ja mam propozycję, weźmiemy sobie huk proce. W każdym razie chodziło mi tylko o to, że do udźwigu udało mi się to odblokować, więc zostało mi to, to i to. Ale tutaj mamy trzeci poziom do wykonania, a będzie jeszcze czwarty. Więc nie wiem, czy jeszcze shop będzie mi potrzebny. Pewnie nie. Wytwarzanie ekwipunek, broń poproszę. I tu mamy huk proce, dawaj ją tutaj. Ciach, ciach, ciach. Odłamkowa poproszę. Bardzo ładnie. Kurwa. Koleś zniknął. Albo kolesiuwa, okej. Okay. Cios z góry mogłem zrobić. I hops. No to było całkiem cacy. Masz rację. A jakby konik... O, konik też atakuje. Nie skapnęli się, że... Oh shit. No dobra. Troszeczkę bodnąłem własnego konika, nie chciałem, no ale... No jakoś tak stał.
A teraz zrobimy z ciebie jeżo zwierza, kolego. No kurde. 5 strzał i dalej żyje. Dobry gościu, ale przynajmniej te pozdobywamy sobie miksturki. Ale Fernand uciekł. Pewnie prosto do doków południka. No to chodźmy, dobra, już zostawmy co tam było. Do doków południka, tutaj mówisz, dobra, przenieśmy się tutaj po prostu od razu. Dam ci dobrą cenę. Jestem na tym rynku tutaj na dole pod południkiem. Jakieś, wiecie, te przekupy się przekrzykują. Ale Boże, to brzmi tak, to jest tak głośne w tym momencie w mojej głowie, jak oni się tam drą. Tak jakby mi do ucha krzyczeli, a to jest dosłownie 5 osób, które się przekrzykują. Także średnio wam się udał ten targ, panie i panowie ze studia deweloperskiego, ale okej. Okay. Aha, musimy poszukać gnojka. A, to są ci dwaj, co się kłócili o rudy. Skrzynie z zapasami. Pytanie, gdzie on może być? Jest Fernand, proszę bardzo. Szybciorem go znalazłem. Gdzie on się ukrył w skale? Okej, teraz mi każe tu iść. Gdzie on jest? Puśćcie mnie na ogień i ślinę! Puśćcie! A, tutaj wyszedł do góry. No siema. Och, Fernand, zrywam umowę. To ty? A to może aneks? Może odetniesz mi palec? Albo może dłoń? Lewe ramię? Na więcej ci nie pozwolę. Jedną rękę mogę stracić. To nie wystarczy. Rozpowiadaj o mnie. Kuszące, ale chcę, byś przekazał coś swoim pokręconym koleżkom. Łapska precz. Od włóczni i ode mnie. Zrobię to. Co mam im powiedzieć? Że przyjdę spuścić im w pierdol. Uszedłeś z życia. Przypierdolić ci! Obyśmy się więcej nie zobaczyli. Rozumiem. Nigdy więcej już o nas nie usłyszysz. No oby, oby. Dobra, było. Tyle. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Ten samotny Cliff. Natomiast tak jak mówiłem, tu jest sporo jeszcze takich małych pobocznych misyjek, ja bym je chętnie zrobił. W sumie z drugiej strony można by zrobić też te kocioły, nieważne. Ale tak się zastanawiam, a tak właściwie to po co? W sensie no, nie jest mi to jakoś tam kurwa niezbędne. Nie wiem, czy sobie nie odpuścimy robienie odcinków z tego. Chyba sobie resztę wiecie, jakby widzieliście 2-3 kotły. Tu był jeden, tu gdzieś drugi. 2 albo 3 kotły widzieliście, nie pamiętam. I no wydaje mi się, że chyba sobie, zresztą no można tutaj sprawdzić. 3 kotły mamy zrobione, czyli 3 widzieliście. Myślę, że spokojnie 2 kolejne mogę sobie samemu zrobić, nic ciekawego więcej się tam nie wydarzy. Chyba, że wam, nie wiem, ostateczną walkę nagram, jeżeli chcecie sobie zobaczyć. I myślę, że możemy się poprzemieszczać i porobić te, tak jak mówię, tutaj była na pewno misja, tu gdzieś była misja. Tu była koło tego misja i jeszcze kuźwa gdzieś, nie pamiętam gdzie. Tu. Wydawało mi się, że tu była misja przy tym. Nie, przy tym ognisku byłem ostatnio, to nie. Gdzieś była jeszcze na pewno. Kurde, no. Nie wiem, czemu one poznikały. Ale zobacz. No i jesteśmy z powrotem w Wolnogórze. Pamiętacie, że broniliśmy tego nie miejsca? A tu się jakaś misyjka pojawiła. Od Kalufa. Czy szukasz czegoś? Moi przyjaciele niedawno zaginęli. Poszli za stadem behemotów i nie wracają. Tylko wytrawni myśliwi polują na te maszyny. Dadzą sobie radę? To nie o nich się martwię. Tylko te behemoty. Zrobimy specjalne kabli z behemotów, aby użyć armat. Jeśli zgubią to stado, Petra da mi popalić. Nie powinienem się zgadzać na zamianę. Jakie on ma owłosione łapska tutaj, ramiona ma owłosione, kurwa, prawdziwy facet normalnie, dobra. Petra, no Petrę to, pamiętacie, to ta pani, która miała takie ciekawe bardzo spojrzenie. W sensie ona jakoś tak, jakby to powiedzieć, tak łapczywie wręcz patrzyła na Aloy, no ale okej. Okay. Kiedy ostatnio ich widziałeś? Zanim wyruszyli tutaj. A jak szli, to bez przerwy się kłócili. O co się spierali? O to, jak podejść stado. Jorgris świetnie strzela z łuku, ale zabłądziłby we własnym domu. Co ja narobiłem? Dobra, poszukamy sam ich. Sam ruszyłbym ich poszukać, ale skoro Jorgris poszedł za mnie, muszę pełnić warty za niego. Mogłabym ich poszukać. Dokąd poszli?
Szukali stada w pobliżu łuku na północnym zachodzie. Mam nadzieję, że się nie zgubili. Bez ich pomocy nie będziemy mogli strzelać z naszych dział. Jeśli przez to przegramy, sam rzucę się w ten ogień. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał. Zrobię, co się da. Okej, młody stal, poproszę. Zobaczmy na mapie, gdzie to... O Jezus, panie! Gdzie to, kurde, nas wywioło? Strasznie daleko. Co najwyżej tu się mogę przenieść. Niestety powiem wam, że trochę masakra i trochę zazdro dla użytkowników, w sensie graczy, którzy mają PlayStation 5, bo tam jest już tak zajebiście szybki dysk, że te wszystkie właśnie gry ładują się moment. Wiecie, jak długo tu trzeba czekać, żeby się załadowała gra, jak się przemieszcza? Bo tak to wiecie, ta gra się jakby ładuje cały czas w lodzie, jak sobie gdzieś tam patatajamy i to jest spoko, ale przemieszczanie się pomiędzy ogniskami na jakąś, zwłaszcza jakieś większe odległości, to jest momentami masakra. Trochę jest... A, mogłem też pomówić z Petrą, było to opcjonalne. Dobra, nie będziemy tam wracać, już trudno. Szkoda też, że jak się przemieszczamy między punktami szybkiej podróży, to nie mamy możliwości przyzwania potem wierzchowca. Byłoby to mega, mega miłe, a nie, że się przemieścisz i potem znowu se szukaj. Kłapak. No na kłapaku i tak nie pojadę. Aha, tu mi cały czas Petrę pokazuje. Dobra, mniejsza z tym. Ale zastanawiam się nad tymi misjami, które, tak jak mówiłem wam, były tutaj gdzieś wcześniej. Mamy skrabołaz. Były tu wcześniej gdzieś te misje, ale kurde, poznikały. Pamiętam, że gdzieś koło tego ogniska na pewno coś było i koło tego ogniska coś było. Jestem na 100% przekonany, że coś tu gdzieś było i zniknęło. Ale z drugiej zaś strony, jak sobie tak myślę, bardzo możliwe, że w Wolnogórze nie było misji. Może jedna z tych misji po prostu się przemieściła do Wolnogóry, w sensie, że można było spotkać tych łowców wcześniej, a potem zniknęli ci łowcy, więc... Nie, może po prostu jest tak, że wiecie, questa można z dwóch stron zacząć. Czasem takie rzeczy bywają w grach. Dobra. Spróbujemy sobie przejechać tam dalej. Gdzie my tu jedziemy? Tam. Okej, okay, zaliczymy to ognisko od razu. Ogólnie to jak widzicie, ja sporo tutaj jakby po lokacji poomijałem. I faktycznie jest tak, że no nie zawsze się mogę łatwo przemieścić po tej mapie. Tu jest jeszcze jedno ognisko. Dla świętego spokoju je odhaczmy, bo jest dosłownie obok. Okej. Okay. Jest. Czyli musimy się... Wow! Czy ja właśnie rozerwałem kaktusa? Ale jak to się w ogóle wydarzyło? Jezu, czemu one tak wybuchają? Rozumiem, że trochę bym urwał go. O, jaki kurde... Z pół obrotu można normalnie. Jak one wybuchają? Dlaczego? Co to kurwa za dziwne kaktusy? Kuktasy. Całkiem porąbane. I to dosłownie, bo je porąbałem. Dobra, tu jest jakiś szopik chyba? Czekajcie, co to jest? Czy w sumie to nie ma znaczenia, bo i tak to nie żyje. Znaczy i tak nie dało to żadnego... Nie żyje to raz, ale nie dało żadnego surowca, który potrzebuje. Łaziliśmy w kółko całymi godzinami. Bo nie mogłeś się skupić przy tej twojej paplaninie. Wciąż mnie wypytywałeś, kiedy zajęłam się kowalstwem, czy kiedykolwiek ktoś nadchodzi? No siema, tak was kurwa słychać, że raczej... Gris i Bellagia? Bellagia. Mnie po was wysłał. Tak? To Petra już wie, że zgubiliśmy stado. Nie, ja je zgubiłem. Wszystko jedno kto. To może wyśledzę je dla was. Nie pozwolę na to. To był mój obowiązek, nie twój. Ani jego. Widzieliśmy trzy behemoty i całe stadko krabołazów. W pojedynkę będzie trudno. No to dawać. Dobra. Gdzie było to stado? Pójdziemy na razem. Na tej grani pójdziemy za tobą. Czekaj, weź te strzały, przydadzą się. Dzięki. Te strzały mi dała naprawdę, no jakby...
No okej, okay, ale przypuszczam, że... Widzisz? Ona wie, dokąd iść. Strzały to my mamy. Co to jest? To są bysiory. Ona wie, dokąd iść. Nie, po prostu odszedłem od miejsca, w którym drzecie mordy, bo tam na pewno stada nie ma. Przejdziemy tu. Fajnie tak się pustynia... Znalazłam ślady. Tędy. Pustynia przekształca w tego, nie? W góry. To jest ciekawy efekcior. Tu gdzieś te ślady są. O, są ślady, dobra. I ścieżka. W którą stronę ta ścieżka popindala? To jest dobre pytanie, bo nie wiem. Okej, okay, od nich tak jakby. Naokoło. Szczerze mówiąc, chodziłbym za tymi śladami w kółko. Zachowam to na szlak. No bo generalnie chodzimy w kółko jak na razie. Dobra, tu są same bysiory, to nas to nie interesi. Zające też nie. Dlaczego jej nie zadajesz swojego tysiąca pytań? No może... No właśnie, może po prostu ty go interesujesz. Skupmy się na polowaniu, co? Dokładnie. Wy se popierdalajcie z buta, a ja sobie będę patataja. Czemu mnie zrzucił? What the fuck? Zaraz splunę ogniem. Pyta, bo mu się podobasz. Zgubił stado, żeby pobyć trochę z tobą. Boże. A Jorgris jest tu zamiast Kejlufa, bo ty chciałaś pobyć trochę z nim. A teraz chodźmy po stado. Boże, się wkurwiła. Gotowi? Nieźle. Całkiem szybko ich rozszyfrowała, ale okej. Okay. Gdzie to kurwa stado? Tam jest, tak? Dobra, no to chodźmy. Zdobądź kable behemota. O jest, dobra, są krabojałazy, są behemoty. Odporność na elektryczność. Pytanie, jak im zrzucić podatność na mróz? No trochę są duże. Ja nie wiem, co to są te kanistry tam u nich na dupci. Mrożące, dobra. Mrożące to mrożące. Weźmy tylko tak... Co my tutaj mamy na dole? Huk proce to nie, weźmiemy sobie ekwipunek, weźmiemy sobie łuk wyborowy na dół, na u góry może być w sumie potykacz, to mnie, o nie, nie mam echownika, naprawdę? Dziwne rzeczy, dobra, oczywiście najbardziej interesuje mnie trafienie w te kanistry na ich dupciach. Wygląda, jakby mogła przenieść górę. Albo się przez nią przebić. No kurde, tak to już gówno z tego będzie. Naprawdę? Oh shit. Nie, nie ogniem, panie, trzeba im wybuchnąć to. Kurwa, teraz to już gówno z tego będzie. Słabo wyszło. Oni mnie to zasypują kamieniami. Dobra, to nic. W takim razie zmiana planów. Trzeba im pozrzucać elementy. O właśnie. Miało być ładnie, nie wyszło, no trudno. Bo wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli trafisz odpowiednim strzałem w odpowiedni kanister, to on zrobi boom. Chociaż nie wiem, czy tak to działa na mrożących, ale powinno. Tak samo widzę tam też elektryczne. One też powinny dawać radę. Okej, okay. Dały radę. Widzę, że dały radę. Dobra, coś tam podpadało z nich. Wow. Ja myślę, że sobie możemy spokojnie tutaj porobić pułapki. O ty gnoju. Wyhamował. Why? Dobra, dawaj na razie to. Kurwa, jaki pojemnik wielki znalazłem. Chodźże. Jasna dupa. Pieprzone skały. Okej, tego raczej nie trafię, ale mogę trafić. No, dupa tam. Chociaż chyba trafiłem.
Dobra, trzeba by tak, może myślę, że... Ty głupi debilu, no co ty robisz? Podlazł mi po prostu. Jak zrobimy tak, to one się zaczną nawzajem atakować. Co jest mega wskazane i mega dobrym jest to pomysłem. Chociaż na razie to widzę, że od nas spieprzają. Czy on się właśnie przepierdolił na bok? Bardzo ładnie. W sensie przewróciłem go tymi... Wow, 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 co tu się dzieje? Jakbym tylko widział, co się dzieje na ekranie, to by było całkiem, całkiem miło. Niestety nie mam pojęcia. Zrobimy tak i zrobimy tak i może zróbmy tak i niech się atakują nawzajem. Dawaj, nie to, nie to. Wybuchacz, o właśnie. Ej, temu zrobimy jeszcze tak. Powinien... O, bardzo ładnie. I bardzo ładnie. Nie ruszaj się przez chwilę. Tak można właśnie o coś prosić te cholerne roboty. Dobra, dawaj w takim razie to. Tak będzie najłatwiej. No, brak amunicji. No dobra, to już nic nie poradzimy. To nie. Dobra, dawaj te krabołazy. Bo się przydaje pozabijać. Okej. Okay. Przynajmniej tak, krabik załatwiony. Nie mam w ogóle totalnie miejsca na nic. Nie wiem, z czym oni rzucają, strzelają, ale widzicie, co tu się dzieje momentami. Dawaj, pułapkę, pułapkę, pułapkę! Pułapkę, prosiłem, prosiłem, Aloy, błagam, po prostu jedno kliknięcie, nie rób mi na złość. O, proszę bardzo, dobra, wyszło. To sobie weźmiemy. Pojebane te behemoty generalnie, tyle wam tylko chcę powiedzieć. No, że nie mam tego, ale może po prostu zrobimy tak i będziemy liczyć na to, że coś się uda. Chyba nie trafiłem, ale trafiłem teraz, trafiłem teraz. Okej, dobra. Powinno za chwilę wybuchnąć. Wybuchniesz czy nie wybuchniesz, gościu? No nie wybuchł. No to niemiło. Z jego strony generalnie. Ha, one tą jakby elektrycznością, jakąś, nie wiem, elektromagnetycznością podnoszą te cholerne skały, czy co? Dobra, dawaj wybuchacze, bo to jest spoko sprawa. Ojeju. Dobra, miksturka, poproszę, jest. Okej. Dobra, ten się przewrócił. To jest jakaś szansa. Okej, nie można tutaj ciosu zadać, no tak, bo to jest jakiś tam jako boss, to chyba funkcjonuje, przez to nie da się za bardzo... Ja pierniczę. Nie da się za bardzo im zadać ciosów kończących, póki nie będzie miał ulepszenia. Dobra, wykończmy może pojedynczo ich, bo... Bo wykończając wszystkich naraz, no to widzicie, co się dzieje. Wszyscy naraz atakują. Tu się też cholera kryją przed nami troszeczkę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz zrobić tak i zrobić tak. Może się troszeczkę poatakują? Nie, oni... One zamiast się atakować nawzajem, to tak jakby... Nie wiem, jak to nazwać. Unikają się? Po prostu ucieka gnojek, który zostaje tym zaatakowany. Dobra, zaraz powinniśmy to skończyć, ale...
Okej, okay, jeden załatwiony. Widzicie, że ładuje po trzy już w tym momencie. Okej, okay. Bardzo ładnie. I jeszcze jeden został. I oczywiście musiałem oberwać skałą w głowę. Ale to już koniec naszej mordęgi. Pięknie, nareszcie, ojej. Dobra, pozbierajmy, co tu mamy. Okej, okay, przynajmniej zwoje możemy pozbierać. Bo niestety mamy troszeczkę zapchany ekwipunek. Okazuje się. I nie pozbieram różnych rzeczy. Przynajmniej okruchy mogę. To też mogę. Leczące roślinki. Nie wiedziałam. Myślałam, że kwestionujesz to, co robię. Że powinnam była zabrać wózek. No, dokładnie. Po prostu chciałem cię lepiej poznać. Lubię twój głos, nawet jak wrzeszczysz. Nawet jak wrzeszczysz, lubię. Lubię jak wrzeszczysz. Nie, no super. Fajnie. Jest nawet urocze. Tylko nie na łowach. No come on, odstrzelże to. Można więcej? Można więcej, dobra. O, proszę bardzo. Krabołaz i... Nie, krabołaza nie. Widzicie, że mam full ekwipunek. Ok, przynajmniej fajne zwoje pozdobywam. Jechownik, to się też przyda. Czekajcie chwilę. Dobra, oczywiście powytwarzałem sobie troszeczkę zapasów, dzięki temu zwolniłem miejsce w ekwipunku. No i w miarę wszystko pozbierałem. Pogadajmy teraz jeszcze z tą paplającą dwójką. Ustaliliśmy w końcu, Bellagio i ja, że będziemy razem. O, brawo. Jestem szczęśliwa, wciąż się uśmiecham, chociaż teraz trochę mi też głupio. Zwykle bywam bardziej bezpośrednia. Dzięki, że z nami wytrzymałaś. Czy mamy zanieść te kable Petrze, czy wolisz zrobić to sama? Możecie je zanieść, nie chce mi się. Wy zabierzcie je do Petry. No. Chętnie. Będziemy się lepiej bawić w drodze powrotnej. Dziękujemy ci. No i nie czekaj. Okej, okay. No właśnie na tym mi zależało, żeby zakończyć od razu tą misję. I mamy po kłopocie skrzynia i expa dostaliśmy. Proszę bardzo, 45 poziom wpadł właśnie. Szybko lecą te poziomy, bo każdy jeden się zwiększa, tylko kolejny 1000 expa do zebrania. Więc nie jest źle. No właśnie, tutaj o czym mówiłem, o eliminacji dowódcy, aby wykonać cichą eliminację ciężkich i elitarnych ludzi. Aha, tylko to ludzi dotyczy. Mocne ataki włócznią tutaj do powalania, rzadko tu włócznią walczę. Okej, okay. Druciarka, to jest to, o czym mówiłem, co mi jest potrzebne, ale myślę, że chociaż, a może już tą druciarkę wykorzystać? Chociaż cholera wie, no popatrzcie, że mamy 3 nowe bronie tak naprawdę i te też może się wymienią na jakieś ulepszone. Myślę, że jak będziemy ogrywać dodatek, to wtedy ta druciarka będzie takie must have, a na razie może coś innego. Jest jeszcze wezwanie wierzchowca i mocne takie zwiększone obrażenie, gdy ile ma mało zdrowia, a to będzie szybciej powalać maszyny. Ale to mocnymi atakami, no to takie... Nigdy tego nie wziąłem, bo według mnie było to bez sensu, ale nie możemy też eliminować przez to dowódcy. Czy ja wiem, czy to jest nam potrzebne? Kurczę, sam już nie wiem co. No dobra, weźmy tą druciarkę, która wiem, że jest nam mega potrzebna. Może jeszcze nie muszę tego w tym momencie mieć, ale tak czy siak warto. A zobaczmy chociażby tutaj, czy... No właśnie, mamy tutaj to i potrzebujemy czegoś ładnego do porażenia. Proszę bardzo, skażenie, porażenie, odrywanie. Bardzo ładnie nam się to uzupełni. Także mamy całkiem dorąbany teraz ten łuk. Co mamy tutaj? Odrywanie zwiększone. A tu obrażenia i porażenie. Czyli po prostu chyba zwiększymy obrażenia jeszcze bardziej. Chociaż na razie możemy to... 4,9. Dobra, dajmy na razie tutaj to 4,3. Niech będzie... Ładnie zrobione. Dobra, słuchajcie. Tyle w tym odcinku, bo i tak się przedłużył. Także dzięki za oglądańsko. No i mówię, zobaczę jeszcze, poszukam, czy te... Nawet ja się tutaj przeniosę.
Zobaczymy, co tutaj, czy tego jednego questa jeszcze tu znajdziemy. Dlaczego to poznikało, nie wiem. No właśnie tak to jest, jak się nie weźmie od razu jakichś questów. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś systemu przepadania w jakiś sposób. Niemniej jednak widzę, że mamy tak, pójść w kierunku Oseramów, pójść w kierunku... tak, czyli tu, pójść do Banuków, czyli tu, no i pójść fabularnie tu, więc no tak naprawdę mamy trzy takie ścieżki prowadzące nas na północ. Mówię, w wolnym czasie może zrobię sobie kotły i nie będę robił tego na odcinkach, bo to po prostu bez sensu. A jak tu już jesteśmy, to myślę, że następny odcinek możemy tutaj to ogarnąć. A tak z ciekawości pójdę tą drogą i zobaczę na koniec, czy coś tam jeszcze znajdę. Wiecie, tak sobie teraz pomyślałem, że może faktycznie po prostu ten quest, którego tutaj miałem zaznaczonego na zielono, to... Nie, czekajcie, ja jestem przekonany, że przynajmniej w jednym z tych questów po prostu znalazłem kolesia, który gdzieś siedział. No, ale tu jest na przykład strefa skażona, więc pomyślałem, że to może to... Nie wiem dlaczego te questy poznikały, ale chyba widzieliście jednak w którymś odcinku, że są do zebrania. Dobra, mniejsza z tym, trzymajcie się, cześć.